Najpierw groźna kolizja przy ulicy Romanowicza, po południu dwa groźne wypadki przy ulicy Narutowicza. To tragiczny bilans wczorajszego dnia na tarnowskich drogach. Wczoraj po godzinie 18 w Tarnowie na ulicy Narutowicza miało miejsce bardzo niebezpieczne zdarzenie. Tutaj zderzyło się dwa samochody, zdarzenie było czołowe. Okazało się, że w tym wypadku brało udział w sumie 6 osób. Kierująca samochodem Renault zjechała na lewy pas ruchu, doprowadzając właśnie do tego czołowego zderzenia. W samochodzie podróżowało razem z nią mężczyzna oraz kobieta, 37-letnia mieszkanka Tarnowa w zaawansowanej ciąży. Drugim pojazdem kierowanym przez 28-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego podróżowała matka z 16-letnią córką, również w ciąży. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do tarnowskich szpitali. Na szczęście obrażenia nie były poważne. Podczas likwidacji skutków tego zdarzenia na miejsce podjeżdża kierujący samochodem Citroen. Gwałtownie zatrzymuje się na widok zablokowanej drogi całkowicie, bo w tym czasie przez kilkadziesiąt minut ulica Narutowicza była całkowicie zablokowana. I nagle zaczyna cofać. Zaczyna cofać w ten sposób, że uderza w samochód, który w tym momencie zatrzymał się tuż za nim. Nic by nie było pewnie w tym dziwnego, gdyby nie to, że mężczyzna, jak policjanci do niego podeszli, stwierdzili, że niestety ma prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Uderzył w kierującą samochodem z powiatu brzeskiego. Kobieta w samochodzie przewoziła 10-letniego syna. Oni zostali w sposób taki trochę inny niż tradycyjny przetransportowani do szpitala. Tutaj pomogli nam strażacy. Kobiecie i 10-letniej jej synowi na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Po udzieleniu pierwszej pomocy mogli spokojnie wrócić do miejsca zamieszkania. Pacjenci zostali przetransportowani do szpitala przez strażaków, bo taka ilość zdarzeń drogowych spowodowała, że zabrakło karetek pogotowia w całym Tarnowie. Mamy teraz okres zimowy, jezdnia cały czas jest śliska, warunki są trudne. Apeluję przede wszystkim o spokój i przede wszystkim o spowolnienie pojazdów. Jedźmy dozwoloną prędkością. Jeżeli te warunki są trudne, tą prędkość również zmniejszajmy. Nawet prędkość 20 km na godzinę przy śliskiej, na bardzo śliskiej nawierzchni może spowodować przede wszystkim wypadnięcie z drogi, uszkodzenie naszych pojazdów, a przede wszystkim utratę naszego zdrowia bądź życia. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.